Cześć, kochani, Wojtek Pietraszek, rockday.pl. Dzisiejszy temat to temat, jak się przygotowuję, czy przygotowujemy, albo jak się przygotowywać do koncertów. No, to pytanie zadał Aaron Onak jakiś czas temu. No i to można powiedzieć, jako potraktować to jako stricte, jako taką lekcję osobną, tak jak właśnie to zrobiłem. Właściwie, no o co tutaj chodzi? Przygotowywanie się na koncert, no można powiedzieć, co tu się przyjmować, nie? Co tutaj, slu na koncert, piwko tam wypić, prawda? Albo i nie wypić, jeśli się prowadzi i po krzyku, nie? Jak się przygotowuje? Aaron właśnie się mnie pytał, co takiego robisz, na przykład czepię go przez 10 minut, czy jakoś tak, jakieś takie dziwne rzeczy robię. Znaczy dziwne, no właściwie całkiem słusznie się chłopak pyta. Jeśli gracie jakiś koncert i przygotowujecie się do niego, czyli co zrobić wtedy? Na przykład na pewno wypadałoby tak, robić próby z zespołem, tak żeby się do niego, do tego koncertu przygotować. No to jest oczywiste, to nie ma wątpliwości, że trzeba z zespołem się przygotować i mieć temat przećwiczony. Ale co zrobić w domu? No według mnie to jest coś takiego, że ja zwykle powiedzmy robię tak, że ćwiczę sobie też samemu utwory, które mamy zagrać. Mamy utwory na MP3-kach, mamy na YouTubie zamieszczone, więc właściwie to nie jest jakiś duży problem, prawda? U was to może tak wyglądać, że po prostu nagrać na telefon cały utwór i po prostu go sobie odtwarzać i grać. Odtwarzać na słuchawkach i grać do niego, prawda? To jest dobry pomysł. No i tak, druga sprawa to oczywiście też przystosowanie pewne do samego występu scenicznego, takie, można powiedzieć, takie ćwiczenia, no bo właściwie poczepiemy tą głową trochę i później na drugi dzień to, prawda, tak wyglądamy. Więc generalnie wypadałoby na stałe sobie zrobić taką serię ćwiczeń, po prostu rozciągających. To nawet nie to, że mam koncert jutro, o kurczę, ja się rozciągnę, jeszcze mi coś strzeli i na koncert tak pójdę, nie? Czyli generalnie sobie ćwiczyć, starać się ćwiczyć codziennie, jakąś serię ćwiczeń robić, na przykład jakieś rozciąganie szyi, prawda, na różne strony, żeby jednak mieć w miarę te stawy tutaj rozruszone, te kręgi, no bo kurczę, żeby coś nam nie strzeliło. Oczywiście też takie jakieś kiwanie głową też jest wskazane, ponieważ wtedy no, przyzwyczajamy się do tego, do tych ruchów, prawda, błędnika, bo wtedy nieraz jest tak, że jak się poczepi głową, to się traci równowagę w jakimś czasie. Jeśli tym bardziej stoimy z gitarą, to czasem ta równowaga się nam zachwieje i można się wywrócić, a to by troszkę może dziwnie wyglądało, może patrzeć nawet, żeby dziwnie wyglądało, albo można było sobie uszkodzić gitarę, albo siebie, albo wzmacniać, albo kolegę. Więc to są te takie podstawowe rzeczy, czyli po prostu jakieś ćwiczenia, które warto byłoby sobie robić. Odnośnie ćwiczeń jeszcze chciałbym jedną rzecz zauważyć, którą ja zauważyłem na koncertach. Warto sobie ćwiczyć nogi, generalnie ćwiczyć postawę, ćwiczyć też same mięśnie nóg. No, rower, od czego jest rower? Wystarczy sobie na rowerku pojeździć, generalnie poćwiczyć te sobie przysiady. No bo jeśli gramy na gitarze, no to jest ważna rzecz, tu musicie się skupić teraz. Jeśli gramy na gitarze, wyobraźcie sobie, gramy koncert i gracie, stoicie tak. Gitara, prawda, gitara generalnie na pasku jakoś w jakiejś takiej wysokości w miarę wygodnej, no powiedzmy to za wysokiej, nie? Gitara, cyk, no i patrzenie cały czas na struny, prawda? Bez drgnięcia w ogóle, bez ruszenia się. Tu muzyka leci jakieś... Mamy... To, zauważcie, postawcie się na miejscu osoby, która ogląda taki koncert. Takich muzyków, to kurczę, ale sztywniaki. A może oni w ogóle, może oni nie żyją, może to jakieś manekiny. O co tutaj chodzi? O odbiór wizualny, nie tylko audio, prawda, nie tylko muzyka, która dociera do uszu, ale generalnie całość, muzyka plus ten image sceniczny zespołu, to jest bardzo ważne. Oczywiście perkusista jest usprawiedliwiony, bo on nie może, prawda, skakać, chociaż też są perkusiści, którzy
bardziej tak powiedzmy jakieś niektóre ruchy robią wyraźne i to jest oczywiście też dla nich bardzo duży plus. Perkusiści też niech sobie to ćwiczą, ale gitarzyści właśnie niech sobie ćwiczą generalnie poruszanie. Stanie z gitarą, żeby sobie przećwiczyć w domu, żeby na przykład na ugiętych nogach trochę bardziej stać, albo na przykład w takim lekkim jakby w kroku zrobionym, prawda? Zrobić kroku do przodu, bo jeśli stoimy tak sztywno, to łatwo stracić równowagę, nawet jeśli sobie podczepiemy głową, prawda? Może to też nie do końca fajnie wygląda, jak stoimy sobie tak równo jak na mustrze z tą gitarą. Powiedz sobie troszeczkę ją, powiedzmy, troszeczkę zrobić taki krok do przodu, wtedy jest stabilniejszy ten krok. I to wszystko oczywiście możemy poćwiczyć w domu. Kolejna rzecz to jest taka, żeby ćwiczyć sobie w domu nie patrzenie na gryf. No bo najgorszą rzeczą, którą można chyba zobaczyć na koncercie, to jeśli ktoś stoi sztywno, jak słup soli, i patrzy tylko jeszcze po biedzie, jeśli patrzy, jeśli w ogóle tak robi, prawda, zagląda na gryf. Wiem, że ci, którzy początkujący są, to oczywiście, że patrzą na gryf, bo jak mają zrobić, jeśli nie mają dużej wprawy. Jednak osoby, które grają już jakiś czas, mają na przykład repertuar jakiś ze swoim zespołem, który powtarzają dosyć często, to powinni się uczyć tak, żeby jak najmniejszą ilość czasu patrzeć na gryf. Oczywiście solówki są, trzeba popatrzeć na gryf, no bo to trudno, żebyśmy odjeżdżali, nie? I grali solówki, bo można się pomylić, można zobaczyć jakieś na przykład gluty na ścianie i wtedy się na suficie i wtedy się dezorientować. Więc to są takie podstawowe rzeczy, które jednak składają się na sumę tych ćwiczeń, no bo to tuż przed koncertem nie można. O, poćwiczę sobie nie patrzeć na gryf. Nie patrzenie. O tak, a później na koncercie i tak patrzymy. Więc tak samo, na próbach z zespołem nie patrzeć na gryf. Podczas ćwiczenia w domu nie patrzeć na gryf. Czy patrzeć w takim zakresie, żeby to było w takich momentach newralgicznych, gdzie faktycznie na przykład zmieniamy jakiś riff, to wtedy, albo jakieś przejście. Ale jeśli mamy takie momenty, które są dosyć proste, albo w których po prostu mamy już tak obcykane, że nie musimy się skupiać na patrzeniu, to wtedy faktycznie nie patrzeć na gryf. Wiem, ja na przykład ze swojego doświadczenia nawet tak mam, że czasem patrzę na gryf, mimo że bez problemu to zagram bez patrzenia, z zamkniętymi oczami, ale czasem jest tak, że po prostu jakby na czymś się muszę skupić podczas grania, więc wtedy patrzę na gryf. Lepiej sobie patrzeć na przykład na kogoś z publiczności. Zawsze to jest jakiś też efekt, prawda, jak patrzysz na kogoś. No to już się wygląda troszeczkę tak, prawda? Już tak troszeczkę inaczej. Więc widzicie, no tu jest parę różnych rzeczy. Podsumowując, byłoby tak. Ćwiczenie, regularne ćwiczenie w domu utworów przed koncertem, prawda? Ćwiczenie tego, aby nie patrzeć na gryf, starać się jak najwięcej rzeczy grać tak, żeby nie patrzeć na gryf. Trzecia rzecz, postawa. Czyli generalnie, prawda, jakiś tam delikatny tutaj krok do przodu, taki zrobiony, prawda, żeby generalnie wyćwiczyć też nogi, no bo też granie na sztywnych nogach trochę głupio wygląda jak jakiś pomnik, a na ugiętych troszeczkę lepiej, troszeczkę bardziej dynamicznie, prawda. To tam jeszcze byłoby takiego, no te trzy rzeczy. No, ćwiczenie, prawda, też jeszcze mięśni generalnie też, żeby troszeczkę być rozćwiczonym, żeby mieć troszkę rozruszane te mięśnie. No i oczywiście też głowę, prawda? Potrzebać sobie głową też oczywiście można w ramach takich ćwiczeń, żeby to wyćwiczyć, nie? Więc no, myślę, że to są takie te cztery podstawowe rzeczy. Poza tym inne to też jest już wasza działka, żeby ewentualnie jakieś swoje własne przetestować. Bo tutaj jeszcze jest druga część, bo tu jest, powiedzmy, to ćwiczymy sobie w domu, przygotowujemy się, prawda, czyli to wszystko poza sceną, a już przed samym koncertem to właściwie, no, dużo gitarzystów robi tak, że po prostu sobie bierze gitarę już przed samym graniem i po prostu sobie, no, rozgrzewkę robi dla rąk, prawda, jakieś te pajączki, czy grają utwory swoje razem, czy też osobno, no to zależy oczywiście od koncertu, jeśli są warunki, to można zagrać gdzieś razem, ale zwykle i tak nie ma warunków, bo w klubach nie ma miejsca też ani nie da się usłyszeć siebie, albo nawet wzmacniacze rozstawić. Więc po prostu każdy w swoim zakresie sobie jakoś ćwiczy, nastraja tą gitarę, prawda, robi ćwiczenia, jakieś takie różne swoje zestawy
podstawie ćwiczeń. Wiadomo, że ważne też zrobić też przed samym graniem rozgrzewkę, prawda? Też sobie poruszać głową, żeby mieć mniej więcej już być rozruszanym podczas samego grania. No, myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, które każdy z Was powinien przygotowywać. No, może nie wspomniałem jeszcze jedynie tego, żeby na przykład jakieś jeszcze miny robić, albo jakieś bardziej jakieś na przykład poćwiczyć już na samej próbie z ziomkami, jakieś ruchy sceniczne, może jakieś na przykład podchodzenie do siebie podczas grania, albo krzywianie mordy do siebie, albo na przykład smyranie po strunach jeden drugiemu. Zawsze to ciekawie też wygląda, że muzycy, prawda, podczas grania w miarę jakoś się komunikują ze sobą, nie każdy sztywno, wręcz jeszcze tak powiedzmy, o, prawda, co tam gra, nie chcę wiedzieć, nie? Więc to jest też ważna rzecz, żeby to widać było, że zespół to są ludzie, to są pasjonaci, to są ludzie, którzy po prostu grają to z miłości, a nie dla pieniędzy. Tak więc, dzięki za uwagę, papatki kochani. Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Sklep Rockday lub na Allegro. Papatki!